Unikanie wystawiania ciała bezpośrednio na słońce, omijanie mocno nasłonecznionych miejsc, niewychodzenie z domu bez wyraźnej potrzeby i, co najważniejsze, picie najmniej 2 litrów na dobę wody mineralnej. To powtarzane przez lekarzy rady na upały, których kolejna fala dotarła także do Świnoujścia. Cóż jednak zrobić, gdy tropikalny żar bezlitośnie wylewa na nasze głowy niemiłosierną gorączkę? Plażowiczom nie trzeba podpowiadać. –28 stopni Celsjusza w cieniu pokazywały dziś termometry o godzinie 8 rano. Z powodu upałów cierpią ludzie i zwierzęta. Dlatego ludzi i zwierząt nie brakuje w takich miejscach jak Plac Wolności, dokładniej chodnikowa fontanna na placu. Z dobrodziejstwa takiej ochłody korzystają głównie najmłodsi, choć nie tylko. Wokół placu w zacienionych ogródkach trudno o wolne miejsce. Podstawowe menu to oczywiście napoje chłodzące i lody. Tegoroczne lato udowadnia, jak bardzo potrzebne są w mieście poidełka dla ptaków i zwierząt. Dziś przekonaliśmy się, że naszym braciom mniejszym nie brakuje w nich wody. Gorzej jest natomiast, jeśli chodzi o właścicieli prywatnych biznesów i sklepów. Przed wyjściami tylko nieliczni pomyśleli o wystawieniu miseczki z wodą. W internecie za to youtuberzy prześcigają się w umieszczaniu filmowych poradników, jak w upały pomagać zwierzętom i ptakom. Niemniej od zwierząt na fatalne skutki przegrzania narażeni są ludzie. Dziś o godzinie 13.30 według serwisu Meteo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura odczuwalna w Świnoujściu wynosiła prawie 35 stopni Celsjusza. Jak radziliśmy sobie i radzimy w takich warunkach? Po prostu niewychodzenie z domu, picie dużo wody, no i w cień, uciekanie do cienia. To znaczy jeszcze jest 11, to jeszcze jest w miarę. Ale tak godzina już pierwsza, druga, to nie da się na słoneczku wysiedzieć. 3 sierpnia bieżącego roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteo 1 stopnia dotyczące upałów. Ostrzeżenie będzie ważne do jutra, 5 sierpnia do godziny 18.